Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest czwarty dzień naszego 30-dniowego wyzwania. Czwarty dzień, czwartek, cztery ćwiczenia, wszystko na trzy. I właśnie, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, nie wiem dlaczego ja mówię ćwiczenia, a nie ćwiczenia. Jakoś tak nie słyszałam nigdy tego, że tak wypowiadam to słowo, no ale będę starać się mówić ćwiczenia, żeby Was nie gryzło tak bardzo w uszy ćwiczeniami. Ćwiczenia, ćwiczenia. Będę wtedy ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. Okej. Okay. Tak jak Todziu mówi zawsze, zamiast środa to siroda. I mówię do niego, ty środo jedna. I siroda, siroda u niego. Ja mówię, środa. Tak jak on nie słyszy tego, że mówi siroda, tak jak ja nie słyszę, że mówi ćwiczenia. No dobra, ćwiczenia. Obiecuję, że będę mówić ćwiczenia. Okej, okay, cztery ćwiczenia. Dwa razy będziemy robić pompkę i tutaj tak pozmieniałam troszeczkę. Będziemy robić pierwsze pompka, drugie przysiady z torbą, trzecie również pompka i nogi na stole, na piłce, na czymkolwiek, tak żeby były wyżej. I czwarte będziemy robić triceps i ja tu mam stół i o stół będę się opierać i ćwiczyć triceps. Takie będą cztery ćwiczenia. Mija jest z nami, Lili jest z nami. Dobra, zaczynamy, bierzemy się do roboty. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, co dzisiaj będę jeść. Mam zupę rybną i na drugie danie, to jest takie moje drugie danie, kolacja w międzyczasie, tam jest zawsze jakaś kawa, nie wiem, jakieś ciastka, ale to wiecie, takie raczej albo zbożowe jakieś ciastka. Lili sobie też je ciastka. Lili też je sobie ciastka, no je. Albo takie zwykłe, jakieś pełnoziarniste ciacho, nie ma także... drastycznie zmieniam diety, że nic nie jem. Nie, i czekoladę nawet zjem, jak mam ochotę. Nawet chipsy jem, jak mam ochotę. Ale wiecie, to po prostu jest... ćwiczę sobie tak, żeby sobie ćwiczyć, żeby się lepiej czuć, żeby troszeczkę urzeźbić ciało, żeby nie mieć już tych zakwasów. Co do zakwasów, mam zakwasy tutaj pod pachami od pompek. Mam na pośladkach i na brzuchu. Dzisiaj nie będzie takiego skakania, także mój koczek nie będzie mi się dzisiaj rozwalał. Nie będzie mnie denerwował. Już nie wiem, jak związać te włosy. Dobra, i później jeszcze na drugie danie. Co dzisiaj będziemy jeść? Jeszcze Wam powiem, że wczoraj na wieczór zjadłam troszeczkę mięska z makaron. Także mi dzisiaj trochę wydeło. Makaron, wiadomo, wydyma bardzo, bardzo, bardzo. No i dzisiaj mam... również pies z kurczaka, ale nie wiem, co z tą pieszym jeszcze zrobić. No w każdym bądź razie, myślę, że z ziemniakami, dawno ziemniaków nie jadłam. Pies z kurczaka, ziemniaki, jakaś surówka, sałatka, no coś takiego. Dobra, bierzemy się do ćwiczeń, już Wam pokazuję cztery ćwiczenia. 50 sekund trening i 10 sekund przerwy, tak? Piąta rakocie. O tak, piąta rakocie. Ćwiczysz ze mną? Tak. Także... ja ćwiczę tutaj, Lili ćwiczy tutaj, Mija ćwiczy tutaj, a Wy ćwiczycie u siebie w domu. Trzymamy kciuki za wszystkich, żeby się nam udało, tak? Dajemy jak najwięcej z siebie siły. Już Wam pokazuję cztery ćwiczenia. Pierwsza to jest pompka. Robimy pompkę, następnie lewą nogę do góry i prawą rękę do góry podnosimy i później na zmianę, czyli prawą nogę i lewą rękę. Przepraszamy kocie, przepraszamy kocie, tu chodź stań. O, no dziękuję, czyli robimy tak, pompka, prawa noga, lewa ręka, znowu pompka i odwrotnie. Niku, to moje pompki są chyba okropne. Ale słuchajcie, nie mam siły robić pompek. Mam nadzieję, że wiecie, wejdę w prawej i będę je fajnie robić. Drugie ćwiczenie to są przysiady z torbą, czyli dzisiaj torba. Torba naładowałam, powiem Wam ostro. Trzy butelki już są z wodą. Ale mam portfel. Portfel Lili ma, tak. I przysiady z torbą, czyli normalne przysiady z torbą. Unoszenie torby do góry. Trzecie ćwiczenie. Kładziemy nogi na stół. Przepraszam Cię, kochanie. Musimy tutaj zrobić taki myk, żeby mamunia o tak sobie ćwiczyła. Przepraszam. Trzymajcie mój portfelik tutaj, swój ciężki portfel. Następnie nogi na stół, albo może opieramy na stół, może tak przesunąć stół do ściany. Następnie robimy pompkę, o matko, i kolano do łokcia. Pompka. Kolano do łokcia. Ojejku, to ćwiczenie jest masakryczne. Chyba za wysoko mam ten stół, te nogi. No nie mam niższego stołu, kurciaki. Muszę robić tutaj, nie będę robić pełnych pompek, bo widzę, że nawet nie dobra, już teraz jedną zrobiłam, jestem mega zmęczona. I tricep również z
Stół. Czyli liczymy po prostu triceps. Mam nadzieję, że mnie widzicie. Przepraszam, Wieleczka. Pibi, pibi. I robimy triceps. Tak to wygląda. Tak ćwiczymy. Okej. Okay. No to co? Zaczynamy do pracy, kochani buziaki. Mua! Trzymam kciuki. Dacie radę? Mam nadzieję, że ja też. Ty też dasz radę? Kacie, kot też da radę. Na pewno da radę. No to co? Ćwiczymy? Ćwiczymy. Ćwiczymy. Ćwiczymy, tak? Tak. Dzisiaj, słuchajcie, jest 50 sekund, także już, jak pomyślę o tym, jestem mega zmęczona, ale słuchajcie, jeżeli nie dajecie rady, robicie sobie przerwę, w sensie oddych, oddychacie parę razy i próbujemy dalej. Zaciskamy zęby i ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy. Wiecie, to jest wszystko tylko ćwiczenie. Nie musimy tego robić za wszelką cenę, bo nie wiem, co się stanie. Ja też nie mam siły i nie mam tej mocy, ale staram się robić. Dobra, ćwiczymy. Jak się to dwa mam kucyki. Dwa kucyki ci robią, no. O, kucyki. Dobra, ćwiczymy. Musika, musika, taka. Dwa. Dwień. Trzy. Nie wiem, czy to jest musika, czy dwień. Nie wiesz? Wszystko mi jadę. I wszystko, super. Dziękuję, jesteś super siostra. O,
dzisiaj tu zabiję sobie ręce dosłownie. Barki, biceps, triceps, tutaj klatka piersiowa. To jest jakiś masakr. Nie mogę złapać równowagi. Jakoś mnie dzisiaj trochę tepię na boki. Ojejku. Bo już wszystko mi ja mam. Wszystko jest. Super. Kocie. Najbardziej kocham torbę. Patrz, wszystko jest mi. O, to wszystko jest rozwaliłaś. Tak, super siostra. O, już nie wręczyłam tym szczytem. Wręczyłaś się? Wręczyłam się tym szczytem. O, wszystko jest załatwiałam. Dzisiaj wręczyłam. Ćwiczę.
Chwileczkę. Nie mogę ci odpowiadać, bo nawet nie mogę zabrać tchu. Daj chwileczkę mamuli, dobrze? Daj chwileczkę, zaraz będziemy ćwiczyć razem. Okej? Chyba muszę ją wywalić do przedszkola. No nie dam rady. Idziemy zaraz do przedszkola. Ćwiczyć. Mija to się bawi w kulkach. Nie miałam dzisiaj mocy, jak widzieliście. Może moc miałam, ale za dużo takich samych ćwiczeń będę urozmaicać. Także jutro już powybieram sobie takie ćwiczenia, żeby było troszeczkę i skakania, i pompki jakieś, i jakieś różne inne ćwiczenia. Może jutro poćwiczymy z drążkiem. Także jak... Tak, może jutro drążek tutaj zawieszę na drzwiach, na framudze. I... podnosimy, będziemy podnosić nasze kolana do klatki piersiowej. Dolne partie brzucha trochę poćwiczymy, ale będę rozmaicać, bo widzę, że dzisiaj po prostu zabiłam się tymi pompkami i te nogi wysoko na stole. To jest masakra, nie dam rady. Za wysoko chyba ten stół jest, troszeczkę niżej, a ja brałam niżej o tą pół
bułeczkę, to się cały czas zahaczałam, to też było niewygodnie, już lepiej było normalnie na macie je robić, ale jedne pompki, drugie pompki to jest za dużo, lepiej jakąś pompkę i jak mówiłam wam, jakieś wyskoki, urozmaicić bardziej, także już się poprawiam, jutro będzie dużo, dużo lepiej, ale dzisiaj też było 50 sekund, więc też trzeba to wybaczyć. Kocie, żegna się ze mną? No to come on. Ten mój little cute żegna się z wami. Trzymajcie się ciepłutko, kochani, i do jutra. Idę Lili zaprowadzić teraz do przedszkola, choć powinnam to zrobić wcześniej, żeby mogła spokojnie sobie ćwiczyć. A nie, teraz jest 1000 pytań do. Dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? A mamuniu to? A mamuniu to? A mamuniu to? Tak jest teraz mój koser. No i co? Trzeba jakoś odpowiadać. A jak ćwiczę, nie mogę złapać tchu, ledwo oddycham. Jeszcze gadać z nią, to już podwójne ćwiczenia sam. Buziaki, kochani, Mija tutaj wyskakuje, zobacz. Ale aparatka. Jaka Mija jest? Aparatka. Ale aparatka. Urlisz. Urlisz, tak? Nie śpała w nocy i w dzień. Urlisz, nie do wzieleć. Nie do wzieleć? No. A Lili spała? Nie. Też nie? Też nie. Nie spały we dwie znowu, nie mam mocy. Okej, trzymajcie się cieplutko, kochani. Pozdrawiam was serdecznie, buziak. Do jutra i trochę.